taką historię o synu marnotrawnym, tak się ona nazywa. Bierze część majątku człowiek od ojca, roztrwania wszystko. I dochodzi do wniosków. Jest napisane, a wyjrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników twoich. On wejrzał w siebie. Wejrzał w siebie i taką rzecz zobaczył. Wejrzał w siebie i zobaczył, że jest zerem. Że jest zerem. Przygotował sobie taką też mowę podkreślającą to, że jest zerem i ruszył do ojca. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec jego, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. I rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierście na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie duszne ciele, zabijcie je, a jest mnie weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Jakaż wielka różnica między tym, co o całej sytuacji myśli ojciec. On, ten, który spadł na dno, wejrzał w siebie i zobaczył w sobie totalne zero. Ale ojciec nigdy nie widział w nim totalnego zera. Nigdy. Nigdy. Zanim on zdążył się wypowiedzieć, zanim on zdążył powiedzieć to, co zobaczył w sobie, ojciec już rzucił mu się na szyję, zaczął go całować, powiedział, żeby ubrać go, żeby przynieść mu złotą biżuterię i zrobił imprezę dla niego. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię. To, co widzisz w sobie, w najciemniejszych zapułkach swojej duszy, to nie oznacza, że to nie jest fakt, ale oznacza to, że Bóg nie uznaje tego za rzecz najważniejszą. Bóg nie widzi ciebie nigdy zerem. Od kiedy odrodziłeś się z Bożego Ducha, Bóg nigdy nie widzi ciebie zerem. Możesz być na dnie. Możesz jeść ze świniami. Możesz być przejechany przez życie dokumentnie. A ojciec nigdy nie zobaczy w tobie zera. Nigdy nie zobaczy w tobie zera. Tym się różni wzrok Boga od wzroku człowieka. Jeżeli będziesz to sobie pielęgnował i nauczysz się oglądać swoje życie oczyma Boga, to twoje życie będzie zupełnie inaczej wyglądało. Twoja pokuta będzie inaczej wyglądała. Wiesz, jak wygląda dzisiaj moja pokuta? Padam na kolana i mówię tak: ojcze, ja wiem, że jestem królem. Ja wiem, że jestem królem. I po prostu jakoś dzisiaj krzywo koronę założyłem. I teraz, ojcze, ja ją poprawię. Rozumiecie? Jeżeli wejrzysz w siebie i zobaczysz czarną czeluść,
to nie wolno ci się na niej skupić. Nie wolno ci na nią patrzeć, bo ona cię wciągnie, bo ona zrobi z ciebie miazgę. Będziesz widział siebie przy korycie ze świniami. Diabeł powie do ciebie, jesteś taki jak ten świat. Nic się nie zmieniło w twoim życiu. Jesteś zerem. Przegrałeś życie. Wiesz, dlaczego tak może on mówić? Bo patrzysz w tą czeluść. On wejrzał w siebie i zobaczył siebie jako zero. Ale ojciec nie widział go jako zero. Na końcu tej historii pojawia się drugi syn, dobry, porządny, który nigdy nie upadł, który zawsze był posłuszny ojcu. On się bardzo nie zgadza z tym. On się tak bardzo nie zgadza z tym, co zrobił ojciec. On mówi, nie zgadzam się. Powinieneś go skreślić. Dla mnie nigdy tego nie zrobiłeś. To głos religii. To głos humanizmu. To głos mówiący przez ludzi, którzy pokładają w swoich uczynkach swoją nadzieję. Nie słuchaj tego. Słuchaj serca Ojca. Słuchaj serca Ojca, który biegnie do ciebie. Który rzuca ci się na szyję. On, wielki Pan Panów i Król Królów, wkłada ci na rękę złoty sygnet, symbol władzy. Przykrywa cię szatą. Mówi, jesteś mój i nic do ciebie nie mam. Jak będziesz się dzisiaj modlił, chcę, żebyś widział serce Ojca. To wpatrzenie się w serce Ojca będzie powodowało, że diabeł będzie się musiał z dala od ciebie trzymać. A religia nic ci nie będzie mogła zrobić. Tak się dziś mówi. Tak się dziś mówi. Ojcze, wywyższam ciebie. Ojcze Wszechrzeczny, potężny, wielki Król, Ty, który jesteś światłem narodów, błogosławiony i błogosławiący, pełen mocy i siły. Jesus.
Stawisz anioł leci. W przyszłym roku. Tak. Jakby w lutym. Zaczniesz widzieć z nieba lutym. Przyjdzie człowiek. Gdzie jest daleko? Co na słowo Twoje czeka? A w nią będzie bardzo wiele. On zapełni trzy potrzeby. Patrz i słuchaj.
Ciebie. W środku i na zewnątrz.
serca, o Boże.
znacznie wyskupisz. Ja dziękuję Ci za rozumienie serca w Kościele, za nowy przedział.
Jezusa. Ja biorę nad każdą opresją demoniczną na mnie życie. Ja w imieniu Jezusa rozbrajam teraz demoniczne siły. Na jej umyśle, emocjach, na jej ciele. Ja związuję demoniczne siły nad jej domem teraz w imieniu Jezusa, Boga Świata. I teraz przychodzi światło. Środowiska ludzi przewrotnych i złych.